21 lipca. Jesteśmy na polu namiotowym nad rzeką Pite. Dziś nie będziemy pływać na kajakach, tylko chodzić ścieżkami parku krajobrazowego w rejonie słynnych Bystrzy Trollforsen. Ekipa gotowa do wymarszu. Kaskady Trollforsen nie są tak gwałtowne jak Storforsen, które oglądaliśmy na początku wyprawy. Nie mają takich zaśnieżonych gór wokół jak kaskady Hoya Tadno pod Akką. Ale ich niezwykły urok bierze się z różnorodności. Rzeka Pite na przestrzeni wielu kilometrów rozlewa się szeroko, płynąc licznymi strumieniami, które łączą się i rozdzielają wśród granitowych skał i sosnowo-świerkowego lasu. Ścieżek jest wiele po obu stronach Pite. Są też łączące brzegi strug Trollforsen, kładki i mostki. Naprawdę można tu schodzić nogi, wędrując przez cały dzień, a już na pewno zupełnie zmoczyć buty. Roślinność tych podmokłych miejsc jest bujna. Szczególnie ciekawe są kolorowe mchy. Pole namiotowe, na którym stoimy, leży między dwoma bystrzami, Trollforsen powyżej i Ben Brittleforsen poniżej. Jest więc mekką kajakarzy górskich i freestyle'owych. Tak jak ta trójka zawodników z Polski, którzy ćwiczyli tutaj przed zawodami w Kanadzie i pokazali nam kilka figur akrobatycznych. Stopujemy i odsłaniamy. 3, 4.
Mówiłem nie szarpać! Dzisiejsze ognisko jest uroczyste. Grzesia odpala je jedną zapałką. Ta uroczystość to 120 w sumie urodziny moje i Ani. Ania jak co roku ułożyła spływową piosenkę. Posłuchaj. W górze Szczytyń śniegiem kryte, w dole lasy nieprzebyte. Noc bez nocy, dzień bez końca, hop, hop, hop. Mimo zimna jest gorąco, hop, hop, hop. La, 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 hop, hop, hop. Mimo zimna jest gorąco, hop, hop, hop. Wokół głazy, wokół skały, z gór spadają wodospady. Toń jeziora nas kołysze, hop, hop, hop. Nasze wiosła mącą ciszę, hop, hop, hop. La, 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 hop, hop, hop. Nasze wiosła mącą ciszę, hop, hop, hop. Kiedy urodzinowe flaszki się skończyły, ognisko niestety przerodziło się w wędzarnię butów pomoczonych w strumykach Trollforsen. Z jednej strony wodospadu my... Sytuację ratował Wojtek, który mimo, że to już ostatnie dni imprezy, miał jeszcze w zapasie orzechówkę rozcieńczoną spirytusem. A ja jeszcze raz poszedłem nad Trollforsen, popatrzeć się na Bystrza w zapadających powoli ciemnościach. Tu są najbardziej zaprawione w bojach uczestniczki, które już wszystko zwinęły i piją kawę. A tam czerwona buda jego wysokości. Tu Mateo przecież też siedzi tam. Mateo też siedzi. Tak, na pozostałościach. A sikorkowi się nie śpieszy. Przed nami dzień autobusowy. Jakieś drogowe renifery, parkingowe krasnale, konsumpcja na asfaltowym placu. I parkingowe ryby. Pogoda raz gorsza, raz lepsza, jak to w Szwecji. C
Całkiem wczesnym popołudniem dojeżdżamy do kempingu Viking koło Galo, prowadzonego przez niezwykle miłe małżeństwo Belgów Petrę i Andrę. Kamping jest doskonale utrzymany, mnóstwo miejsca, wielka kupa drewna na ognisko. Nasze ognisko przyszłe. Nasze i nawet hulajnogę można wypożyczyć. Kemping położony jest nad pięknym jeziorem. No niestety, pogoda wykreśliła z naszych planów pożegnalne ognisko. To jest prawdziwa Szwecja. Najlepszym miejscem na przeczekanie deszczu była kuchnia. A warto było przeczekać, bo w nocy nad jeziorem zrobiło się landszaftowo pięknie.